jak pan sam odczuł w Tokio trzęsienie ziemi, fale tsunami, jak to wszystko wyglądało z pana perspektywy? No więc jeśli chodzi o trzęsienie ziemi, to w momencie, w którym ono uderzyło, to ja byłem w dosyć centralnej części miasta i tam muszę powiedzieć, że faktycznie wstrząsy były bardzo odczuwalne. Budynki, jak to ludzie mówią, tańczyły. Droga falowała i naprawdę wyglądało to przerażająco. Jednak wiem od znajomych, że w miejscu, w którym mieszkam w tej chwili, wstrząsy było odczuwane o wiele słabiej. Jednak w tej centralnej części Tokio, no to faktycznie było to bardzo, bardzo silne i muszę powiedzieć, że dla mnie jako dla cudzoziemca był to duży szok. No właśnie, to był dla pana duży szok, a jak wyglądała ta różnica zachowań, jak zachowywali się obcokrajowcy, w tym również pan, jak reagowali na to, a jak reagowali sami Japończycy, bo podobno oni są przyzwyczajeni do tych wstrząsów, jakby nie robi na nich tak dużego wrażenia wstrząs w ogóle, na przykład wtórne wstrząsy nie zrobiły tak dużego lęku, nie zbudowały, ponieważ oni traktują te wstrząsy jak padanie deszczu czy śniegu. O nie, aż tak to ja bym nie przesadzał, że oni traktują to jako deszcz czy śnieg. Trzęsienia ziemi jako takie to jak najbardziej, oczywiście Japończycy są przyzwyczajeni i człowiek jeśli mieszka w Japonii, czy nie tylko w Japonii, w jakimkolwiek aktywnym sejsmicznie rejonie, to człowiek się do tego przyzwyczaja, ponieważ takie słabsze trzęsienia ziemi zdarzają się bardzo często. Jednak to trzęsienie z 11 marca to było coś zupełnie innego i oczywiście w zależności od regionu, w zależności od miejsca, nawet tutaj w samym Tokio, było to różnie odczuwalne, ale ja zacząłem się tak naprawdę bać tego trzęsienia wtedy, kiedy zauważyłem, że Japończycy się go boją. W momencie, w którym to trzęsienie się zaczęło, ja byłem w kawiarni, wyszedłem z tej kawiarni i na zewnątrz było kilka starszych osób i jedna z tych starszych pań płakała i krzyczała, że dom jej się zawali, nie będzie miała do czego wracać. I wtedy jakby to uświadomiło mi, że to nie jest takie zwykłe trzęsienie ziemi, które się zdarza tak raz na jakiś czas, tylko to już jest coś o wiele poważniejszego. Japończycy oczywiście, oni są, jeśli można powiedzieć, spokojniejsi, przynajmniej na zewnątrz, bo to też taka kultura, Japończycy nie okazują emocji tak bardzo jak, powiedzmy, ludzie Zachodu. Jednak Japończycy również się przejmują i o ile takie zwykłe trzęsienia ziemi, powiedzmy, kiedy tylko coś się trzęsie, może coś spadnie z półki, nie robią na nich większego wrażenia, to trzęsienie, które było 11 marca, na pewno zrobiło na nich wrażenie. Rozumiem. Jaka jest teraz, czy samo Tokio przeżyło dużą skalę zniszczeń? Czy widać na ulicach jakieś większe zniszczenia? Czy jest to niezauważalne? Jak pan uważa, czy coś widać? Nie wiem, oberwane znaki, jakieś pęknięcia? Nie. Tutaj ani w centralnej części Tokio, ani tutaj w miejscu, w którym mieszkam, które jest jakby troszkę na zachodzie Tokio, żadnych zauważalnych zniszczeń nie ma. Czasami może coś spadło, ale to już dawno zostało uprzątnięte. Natomiast ja nie widziałem żadnego budynku, który by się zawalił. Nie widziałem ani spękanych dróg, ani oberwanych znaków, ani poprzewracanych drzew. Także w Tokio, przynajmniej w tej części, z którą ja jestem zapoznany, bo Tokio to jest bardzo duże miasto, to ja też, jeśli mówię, to mówię o tej, powiedzmy, części centralnej i części zachodniej, to tutaj żadnych, na pierwszy rzut oka, żadnych zniszczeń absolutnie nie widać.